W tej chwili mamy latającego nietoperza, którego podbijamy strzałeczkami w górę. Mamy latającą chmurkę w losowym miejscu, latającego motylka w losowym miejscu. No i czas na dorobienie punktacji, na dorobienie żyć w naszej grze, no i reakcji z tymi nieszczęsnymi latającymi obiektami. Zacznę od tego, że nietoperz po upadku na ziemię powinien tracić życie i zaczynać latanie od nowa. No więc w danych, cały czas jestem w mózgu nietoperza, utworzę sobie zmienną o nazwie życia. Ok, tylko dlatego duszka może być. Na górze ekranu pojawiło mi się bat 1 życia. Bat 1 dlatego, że mój duszek nazywa się bat 1. Mogę mu oczywiście zmienić nazwę na nietoperek i będę miał punktację nietoperek 2 życia. Na samym starcie przydzielimy nietoperkowi, powiedzmy, nie wiem, 3 życia, 4 życia, jak kto woli. Czyli zdarzenia, kiedy naciśnięto flagę, mam już 2 takie zdarzenia w mózgu nietoperza. Mógłbym tam dodawać gdzieś obsługę żyć. Ale skoro jeden z tych zdarzeń znajduje się, znaczy zajmuje się spadaniem, drugi ten zdarzeń zajmuje się zmianą kostiumu, to zrobimy sobie trzecie zdarzenie zajmujące się obsługą żyć nietoperza. Więc znowu pętla zawsze i w tej pętli co robię? Sprawdzam, czy nie spadłem na podłogę, czyli czy nie dotykam przypadkiem koloru, który jest tutaj na tej podłodze. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tak dobrać kolor podłogi, nie wiem, czy mi się to udało, za chwilę się okaże, żeby ten kolor nie występował nigdzie, ani wewnątrz motylka, ani wewnątrz chmury, ani wewnątrz tła, bo będę wykrywał, czy dotykam tego koloru. Czyli teraz tak, jeżeli, czyli w czujnikach wybieram dotyka koloru, teraz klikam w ten kolor i zaznaczam kolor, który wybrałem na dole ekranu. Więc jeżeli dotyka koloru takiego, jak tutaj mu na dole wybrałem, no to znaczy, że osiągnął dół ekranu, że spadł zbyt nisko, że uderzył o podłogę. Jeżeli uderzył o podłogę, to znaczy, że muszę zmniejszyć ilość jego żyć. Czyli zmień życia nie o 1, bo o 1 to bym mu dodał życia, muszę mu odjąć życia, zmienić życia o minus 1. Ale to mało, bo jeżeli będę mu zmieniał życia o minus 1 w momencie, kiedy on będzie leżał na podłodze, to on cały czas na tej podłodze będzie leżał. Czyli musiałbym go gdzieś podbić w górę, sprawić, żeby on z tej podłogi pofrunął troszeczkę w górę. No to powiedzmy, że ustawię mu prędkość, czyli ustaw, co prawda program proponuje życia, ale za chwilę to zmienię na ustaw prędkość, na, no na przykład, nie wiem, 30. Czyli dostanie takiego kopa w górę. Poleci jak z rakiety w górę, nie będzie dotykał już podłogi. No i to wstawiam do pętli zawsze, uruchamiam grę. No, chyba przesadziłem z tym 30, bo mój nietoperz podskakuje aż pod sufit. No, mogę tutaj na przykład, spróbujmy 20. O, teraz już powiedzmy, albo spróbuję 25. O, teraz jest super. Czyli mój nietoperz po spadnięciu na ziemię uderza się w tą ziemię, z przerażeniem macha skrzydłami i leci w górę, no ale życia stracił. Tak? Wyraźnie widać, że z każdym uderzeniem o ziemię jego życia się zmniejszają. Doszły już do absurdalnej wartości ujemnej, bo zaczął od... No właśnie, nie ustawiam nigdzie tych żyć. Jeszcze musiałbym ustawić, żebym nie tylko zmieniał te życia o 1, ale żeby ustawić na samym początku gry na, powiedzmy, 5. I teraz po uruchomieniu gry ma 5 żyć. O! Widzę, że zmienia mi o 2 czasami, czyli czasami nie zdąży wylecieć z tej podłogi, zanim kolejne życie mu się nie zmienią. Dlatego tutaj dla pewności damy mu jeszcze w kontroli czekaj, żeby po zmianie życia czekał jeszcze 1 sekundę, zanim przyjdzie do kolejnego razu sprawdzania, czy przypadkiem nie jest na podłodze. Teraz już powinno być dokładniej, nie powinien tracić więcej niż 1
życie. O, 5, 4, 3, super, 2, 1, 0. No i wchodzimy na liczby ujemne, bo nigdzie nie ma sprawdzania, co się ma stać, jeżeli życia spadną poniżej zera. Więc dokładam teraz sprawdzanie. Czyli jeżeli, zaraz się zastanowię, gdzie to włożyć, ale na razie samo sprawdzenie, jeżeli życia, czyli będą mi potrzebne życia, ale te życia mają być co? Mniejsze od jedynki albo mniejsze od zera, jak ktoś woli. Mniejsze od jedynki, to znaczy, że nietoperz już zakończył grę. Co się ma wtedy stać? No, powiedzmy, że napiszemy wtedy napis game over i zakończymy grę. Jak zrobić napis taki na przykład biegnący w poprzek ekranu? Bardzo prosto. Utworzę sobie nowego duszka, czyli robię nowy duszek, ale opcją namaluj. Nie będę go wybierał z biblioteki. Zrobię sobie namaluj. Teraz wybiorę na przykład tekst, wpiszę game over i stworzyłem w ten sposób duszka, który jest napisem game over. Oczywiście mogę sobie ten napis upiększyć, no bo w tej chwili ten napis nie jest zbyt rewelacyjny. Najlepiej przekształcając tutaj w rysunek wektorowy. Na dole jest taki przycisk przekształć w rysunek wektorowy. To znaczy, że możemy wtedy ładnie naciągać napisy, możemy je przesuwać. I powiedzmy, że game over będzie pojawiał się w tym miejscu, będzie napisany na czerwono. No co, mogę tu gdzieś jeszcze pewnie czcionkę tego zmienić, ale na chwilę obecną szkoda mi czasu na grzebanie w upiększanie napisu. Każdy z Was może sobie spokojnie ten napis upiększyć po swojemu, dodać tutaj jakieś grafiki, można ten napis ściągnąć z internetu, tutaj zastosować jako kostium duszka. Jest to duszek, którego zadaniem jest tylko i wyłącznie bycie, po prostu bycie napisem. No i teraz mamy problem, ponieważ ten duszek cały czas jest widoczny. Więc chciałbym przy zdarzeniu flagi ustawić jego wygląd na ukryj. Czyli kiedy jest flaga naciśnięta, duszek znika, nie ma go. Natomiast w momencie, kiedy będzie game over, kiedy będzie koniec gry, no to duszek musi się pojawić. A jak to wykryć? Gdybym punkty zrobił, życia, przepraszam, zrobił dostępne dla wszystkich duszków, no mógłbym po prostu sprawdzać zawartość zmiennej życia. Czyli jeżeli życia są mniejsze od zera, to pokaż się. No niestety zrobiłem ten błąd lub nie błąd. Taki zrobiłem projektowy tutaj koncept, że te życia są tylko dostępne dla nietoperka, no to muszę skorzystać z przesyłania komunikatów. Czyli w momencie, kiedy życia spadną poniżej zera, to w zdarzeniach nadaj komunikat. No i nazwę sobie ten komunikat koniec gry. I to coś wstawiam, no powiedzmy, do pętli zawsze znajdującej się tutaj, zajmującej się obsługą żyć. Czyli jeżeli życia spadły poniżej zera, to nadaj koniec gry. No, jestem już poniżej zera, mam już minus 38 żyć na ekranie, a ciągle się nic nie dzieje. Dlatego, że ten komunikat został nadany, a nie odebrany. Tak jakby wiadomość, ktoś krzyknął, koniec gry. Ale teraz musimy się zająć obsługą tego końca gry. Czyli idziemy do duszka game over i tu wybieramy, kiedy otrzymam komunikat koniec gry, no to muszę zatrzymać grę, czyli muszę się pojawić. Wygląd pokaż. O, w tym momencie pojawia się napis game over. Czyli rozpoczynam grę, nie ma go, nietoperz traci życia. 3, 2, 1, 0, game over jest. Ale poza tym, że game over, no to gra dalej leci, duszek jest widoczny. Czyli poza tym, że game over, no to w kontroli zatrzymaj wszystko. I w tym momencie, po osiągnięciu stanu game over, gra się zatrzymuje, życia spadły do zera, nietoperz nie może latać.
W ten prosty sposób obsłużyłem zakończenie gry oraz pokazałem, jak wysyłać komunikaty. Czyli jeżeli jeden duszek chce się skomunikować z drugim duszkiem, w tym przypadku duszek nietoperz chce wysłać informację do duszka game over, że już jest koniec gry, że duszek ma się pojawić, zatrzymać wszystkie gry, to muszę nadać komunikat. I ten komunikat, tak jak w życiu codziennym, jeden woła, a drugi na to reaguje. Oczywiście wszyscy słyszą te komunikaty w Scratchu, nie mogę go nadać do konkretnej osoby, ale możemy zaprogramować duszki tak, że na koniec gry reaguje tylko duszek game over. Na inny komunikat mógłby zareagować inny duszek.